Good morning, my dear brothers and sisters, and happy Sabbath. Dzień dobry wam wszystkim, drodzy bracia i siostry. Życzę wam szczęśliwego sabatu. In the beginning, I'd like to say thank you to our pastor Mariusz Wieczorek. Przede wszystkim chciałbym podziękować naszemu pastorowi, pastorowi Mariuszowi Wieczorkowi, for inviting me to prepare a sermon for this Sabbath morning. Za zaproszenie mnie do kazania dzisiaj rano. As we all know from our church bulletin, jak wszyscy wiemy z naszego biuletynu kościelnego, the theme for sermons for the month of September, temat naszych kazań na miesiąc wrzesień, is how to share our faith with friends. Brzmi, jak dzielić się naszą wiarą z przyjaciółmi. I hope the sermon which I prepare by the grace of God, mam nadzieję, że kazanie, które dzięki mocy i łasce Bożej przygotowałem, which answered this question by studying how did Jesus win souls for the kingdom of God. Odpowie nam na to pytanie poprzez właśnie studiowanie Biblii i fragmentów, które pokazują nam, w jaki sposób Jezus zdobywał ludzi. Christ's soul-winning ministry was not confined to public preaching. Przede wszystkim musimy powiedzieć, że służba Chrystusa nie polegała tylko na publicznym przemawianiu. Much of his ministry was devoted to direct appeals to individuals. I bardzo wiele z jego służby kaznodziejskiej polegało na bezpośrednim zwracaniu się do ludzi, z którymi rozmawiał. The master of the personal interview, Jesus demonstrated for us how to influence others to respond to his love. Jezus był po prostu mistrzem bezpośredniej rozmowy i w ten sposób demonstrował dla nas, w jaki sposób wywierać wpływ na innych ludzi, w jaki sposób odpowiadać na jego miłość. On the first place, Christ appealed to the heart. Przede wszystkim Jezus apelował bezpośrednio do serca. In the Gospel of John, w Ewangelii Jana, chapter 3, rozdział 3, in verse 3 we can read what words Jesus said to Nicodemus. W trzecim rozdziale i w trzecim wierszu czytamy słowa, które Jezus wypowiedział do Nikodema. Jesus answered and said unto him, verily, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. If we have time to read the whole interview of Jesus with Nicodemus recorded in John chapter 3 from verse 1 to 21. Gdybyśmy mieli czas, żeby przeczytać całą historię całej tej rozmowy zapisaną w tekstach od 1 do 21. We can find three major truths which Jesus emphasized. Możemy tam znaleźć trzy podstawowe prawdy, które Jezus chciał wyeksponować. Truth number one. Prawda numer jeden. Although Nicodemus' opening statement implied doubt about Christ's messiahship, i chociaż na początku Nikodem w tym pierwszym zdaniu wyraził jak gdyby wątpliwość w to, że Jezus jest Mesjaszem, Jesus did not attempt to argue the point. Jezus nie próbował w tym momencie dyskutować z nim, prowadzić jakieś dysputy na ten temat. He went right to the heart of Nicodemus' spiritual need. Jezus bezpośrednio zaczął dotykać w swojej rozmowie duchowej potrzeby, którą w sercu miał Nikodem. Nicodemus needed to be born from above. Nikodem musiał otrzymać nowonarodzenie pochodzące z góry. Which means to be transformed by the Holy Spirit. Co oznaczało, że musiał być przekształcony przez Ducha Świętego. Only by that means he can experience salvation and enter the kingdom of God. I tylko dzięki temu doświadczeniu mógł dostąpić przekształcenia i dojścia czy wejścia do Królestwa Bożego. Thrown off balance, Nicodemus expressed doubt about the possibility of new birth. I Nikodem był po prostu jak gdyby wytrącony z równowagi, jakoś z tropu i zaczął wątpić w to, jak człowiek może ponownie się narodzić. But Jesus did not stop to argue. Ale Jezus nie zatrzymywał się w tym momencie, żeby znowu prowadzić jakąś dysputę na ten temat. Christ quietly explained the invisible transforming work of the Holy Spirit. Jezus spokojnie wytłumaczył mu tą przekształcającą moc Ducha Świętego.
The second truth which Jesus emphasized in this interview is that Christ explained why it is possible for the Holy Spirit to change hearts. Druga prawda, którą Jezus wyraził w czasie tej rozmowy, to dlaczego, jak to jest możliwe, żeby Duch Święty przekształcił po prostu serca. The cross makes it possible for any believer to be born again and to receive the gift of eternal life. Krzyż powoduje, czy sprawia, że każdy wierzący może być po prostu na nowo narodzony i może otrzymać ducha, czy dar Ducha Świętego od Jezusa. And truth number three, Jesus underlined the importance of works. I trzecia prawda, którą Jezus wyraził, to ważność uczynków. Christ finished this interview with Nicodemus. Jezus zakończył tą rozmowę z Nikodemem. By saying in the last verse 21. Mówiąc następujące słowa, czytamy 21 tekst. But he that does truth comes to the light, that his deeds may be made manifest that they are worked in God. 21 tekst mówi, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. The cross makes it possible for believers to receive the gift of the Holy Spirit. I krzyż powoduje, że wierzący mogą przyjąć dar Ducha Świętego. Resulting in works acceptable in God's sight. Co z kolei powoduje, że widać uczynki, które są zaakceptowane przez Boga. So, brothers and sisters, from this interview between Jesus and Nicodemus, a więc z tej rozmowy, bracia i siostry, z rozmowy pomiędzy Jezusem a Nikodemem, four principles for soul winners emerge from this interview. Wypływają jak gdyby cztery podstawowe takie zasady zdobywania dusz. Number one, be aware of the person's background. Przede wszystkim zasada pierwsza to bądź świadomy tego, skąd dany człowiek pochodzi, jaka jest jego przeszłość, pochodzenie, tło człowieka. Number two, speak directly to the heart's need. Numer dwa to przemawiaj bezpośrednio do potrzeb serca danej osoby. Number three, don't become involved in argument. Numer trzy to nie zagłębiaj się za bardzo w jakieś głębokie dysputy i sprzeczki nawet. In principle number four, present the cross in its results for the believer. I numer cztery to przedstaw krzyż i przedstaw, jakie rezultaty wypływają z niego dla wierzącego człowieka. And the result is the gift of the Holy Spirit in a man of life approved by God. I tym rezultatem jest dar Ducha Świętego i sposób życia, który jest zaakceptowany przez Boga. John in his chapter 7 and then chapter 19, we're not reading these verses because we have no time, reveal about Nicodemus' later attitudes and commitment to Jesus, how he became followers of Christ. I teksty, które znajdujemy w Biblii z Jana 7 rozdziału i następnych rozdziałów, pokazują, w jaki sposób wyglądała postawa w życiu Nikodema następnie po tej rozmowie z Chrystusem i jego zaangażowanie w naśladowaniu Chrystusa. The second method which Jesus used to win people for the kingdom of God. I druga metoda, której używał Jezus, aby zdobyć ludzi dla Królestwa Bożego, is that Jesus created a thirst for salvation. Jezus wywoływał u ludzi pragnienie zbawienia. For this we can read, for example, the next chapter of John chapter 4. To możemy znaleźć w następnym rozdziale, w rozdziale czwartym. From verse 1 to 42 is the conversation between Jesus and the woman of Samaria. I w tych tekstach od 1 do 42 znajdujemy sprawozdanie z rozmowy Jezusa z niewiastą z Samarii. Attention, interest, desire, conviction, action are the five responses. Uwaga, zainteresowanie, pragnienie, przekonanie, działanie. To są właśnie, to jest jak gdyby tych pięć odzewów, których Jezus oczekiwał od osoby, z którą rozmawiał. And we can follow his method cooperating with the Holy Spirit, who creates these five responses. I my możemy współpracować z Duchem Świętym i możemy iść według tej metody. In John chapter 4, verse 28 to 30,
We can read. W Ewangelii Jana w rozdziale 4 od 28 do 30 tekstu czytamy. What were the immediate results of Jesus' witness to the woman of Samaria? Jakie były bezpośrednie i natychmiastowe skutki rozmowy Jezusa z właśnie z tą niewiastą Samarii? The woman then left her water pot and went her way into the city and said to the man, Come, see a man who taught me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. And verse 39, i wiersz 39 do 41. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman who testified, he taught me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And many more believed because of his own word. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. Like the ripple created by a stone cast into a lake. I tak jak fala, która tworzy się na wodzie, gdy wrzucamy do wody na przykład kamień. So the ripple effect of faithful witness to one person can result in many others finding the Savior. W taki sposób świadczenie jednej osobie może po prostu wywołać efekt wśród innych ludzi. The Samaritans gathered about Jesus and learned from themselves that he was the Messiah and their Savior from sin. I Samarytanie sami poznali, że on był właśnie Mesjaszem i zbawcą, wybawicielem od grzechu. Another method which Jesus used to win people for the kingdom of God. Jeszcze inna metoda, której Jezus używał, żeby zdobyć ludzi, duszę dla Królestwa Bożego. Is that Christ restored gross sinners. To, że Jezus ratował grzeszników, którzy byli w bardzo ciężkiej sytuacji. In the Gospel of Luke, chapter 8, w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, verse 1 and 2, teksty 1 i 2, we read what special ministry did Christ did for Mary Magdalene. Czytamy sprawozdanie z tego, jakiego rodzaju specjalną posługę Jezus zastosował w stosunku do Marii Magdaleny. And it came to pass afterward that he went throughout every city and village preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene, out of whom went 7 demons. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów i inne. In the book Desire of Ages, w książce Życie Jezusa, the Spirit of Prophecy identifies Mary, the sister of Martha and Lazarus, with Mary Magdalene. Duch proroczy identyfikuje Marię, siostrę Marty i Łazarza, jako Marię Magdalenę. In her hometown Bethany, a Pharisee named Simon the Leper led her into the sin of immorality. W jej rodzinnym mieście farzeusz o nazwisku czy imieniu Szymon Trędowaty wprowadził ją po prostu w grzech niemoralności. Evidently, Mary left home and went to live in the town of Magdala. Wydaje się, że Maria Magdalena, czy Maria opuściła to miasto i zamieszkała w mieście Magdala. Near the western shore of the Sea of Galilee, które znajdowało się niedaleko zachodniego brzegu Morza Galilejskiego. Mary responded to Christ's teaching and joined other women who accompanied him on his second Galilean tour. I Maria zareagowała na nauki Chrystusa i razem z innymi przyłączyła się do tych, którzy chodzili za Chrystusem. Returning to Bethany, Mary was blessed by Jesus' personal teaching with his visit in her home.
I powracając ponownie do Betanii, Maria była ubłogosławiona obecnością Jezusa w jej własnym domu. Later in other Gospels of Matthew and Luke and John, we can read how did Christ exonerate Mary's act of anointing his head with perfume, washing his feet with her tears and wiping them with her hair. I dalej, gdy studiujemy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, widzimy, że Jezus usprawiedliwia to, co Maria Magdalena uczyniła, że namaściła go, że wycierała włosami swoimi jego nogi i zraszała jego stopy swoimi łzami. Judas Iscariot objected to Mary's expensive act because of his greed. I Judasz, który był po prostu bardzo skąpy, był przeciwny temu, co ona uczyniła. Simon the leper, whom Christ had healed, a Szymon trędowaty, którego Jezus uleczył, secretly objected because Mary was a notorious sinner, był tak po cichu, jak gdyby przeciwny tej całej sprawie, ponieważ Maria była po prostu już zniesławioną czy osławioną grzesznicą. Despite the fact that he, Simon the leper, the Pharisee, he himself led Mary in sin of immorality, who now despised this woman. Pomimo tego, że on sam wprowadził ją w ten grzech niemoralności, to teraz był tym człowiekiem, który pogardzał nią. But Jesus defended Mary. Ale Jezus bronił jej. Her action would be known worldwide throughout history. I to, co ona uczyniła, miało być znane przez i słyszane przez całą historię. By means of a parable, Christ demonstrated to Simon that his sin was greater than hers, and her sin was forgiven. I przy pomocy przypowieści Jezus zademonstrował i przedstawił, wytłumaczył Szymonowi, że jego grzech był o wiele większy niż jej, a jej grzech został jej wybaczony. Another method which Jesus used to win people for the kingdom of God. I następna metoda, której Jezus używał, aby zdobyć duszę dla Królestwa Bożego, is that Christ won hearts by healing bodies. To metoda, która polegała na tym, że Jezus po prostu zdobywał serca przez uzdrawianie ciała. In the Gospel of Matthew chapter 9, i w Ewangelii Mateusza, rozdziale 9, verse 35, i tekst 35, the Bible says, Biblia mówi, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. 35 tekst mówi, i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. So 2000 years ago, our Lord and Savior, a więc 2000 lat temu nasz Zbawca i Pan, for 3.5 public ministry, przez 3,5 roku swojej publicznej działalności, he did three things. Czynił praktycznie trzy rzeczy. Teaching, preaching and healing. Uzdrawiał, głosił i napominał i uczył. Our church, by the grace of God, also do the same three things. I dzięki łasce Bożej nasz Kościół również posługuje się tymi trzema metodami. For teaching, we have Adventist schools. Dla nauczania mamy cały system szkolnictwa adwentowego. The latest statistics of our general conference. Ostatnie statystyki, które mamy z naszej generalnej konferencji, show that in the moment we have 7,486 primary and secondary Adventist schools in the world. Mówią, że na świecie w tej chwili mamy 7,486 szkół podstawowych i średnich. For preaching, we have Adventist seminaries. Jeśli chodzi o sprawę głoszenia Ewangelii, mamy seminaria nasze, wyższe szkoły. We have now 111 colleges and universities where people can study theology and become ministers. W tej chwili mamy na świecie 111 kolegiów, seminariów i uniwersytetów, gdzie nasi studenci są przygotowywani do służby kaznodziejskiej. And for healing we have Adventist hospitals. A jeśli chodzi o sprawę uzdrawiania czy leczenia, mamy szpitale adwentystyczne. At the moment we have 785 hospitals, clinics and dispensaries in the world. W tej chwili na świecie mamy 785 szpitali, klinik i ośrodków zdrowia.
During this year, our general conference session in Atlanta, Georgia. I w tym roku, w czasie naszej generalnej konferencji w Atlancie, w Georgii, was reported that we have two great challenges. Zostało nam powiedziane, że stoją przed nami dwa wielkie wyzwania. Challenges number one is that according to United Nations, według wyzwania numer jeden to to, że według Organizacji Narodów Zjednoczonych, they recognized 232 nations or countries in the world. Na świecie znajduje się uznanych 236 państw. From this 232 nations, in 203 nations we have Adventist work. I z tych 230 krajów praca adwentowa jest prowadzona w 203 krajach. So there are another 29 nations or countries in the world where we have no Adventist presence. A więc istnieje 29 krajów na świecie, w którym w dalszym ciągu nie mam śladu ani jednego adwentysty. Czyli praca kościoła adwentystów nie jest prowadzona. And the second big challenge is, a następnie drugie wyzwanie, które stoi przed nami. At the moment the population of the membership of our church is over 16 million people. W tej chwili ilość członków w naszym kościele dochodzi do ponad 16 milionów. At the same time the population of the world is over 6 billion people. A w tym czasie ilość ludności na świecie wynosi ponad 6 miliardów. So the question is how we as individuals or as a church as a whole can meet these challenges. A więc pytanie brzmi, jak my jako poszczególne osoby czy jako kościół możemy sprostać zadaniom, które stoją przed nami i wyzwaniom. Again for answer we go to the Bible. I ponownie, żeby uzyskać odpowiedź, przejdźmy do Biblii. Because the Holy Scripture have answer to every human problems. Ponieważ Biblia, Słowo Boże, zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania, które stoją przed ludzkością. In Acts of the Apostles, w Dziejach Apostolskich, chapter 1, w rozdziale pierwszym, in verse 8 we read the last words of Jesus. Dzieje Apostolskie, rozdział 1. Pierwszy. Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. Tekst 8. The Bible says, but you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ósmy tekst pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. This is the last words of Jesus to his disciples, because the next verse says, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. I to są ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział na ziemi do swoich uczniów, ponieważ następny tekst mówi, że gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. So in this verse 8 we can see two great truths. W tym ósmym tekście znajdujemy dwie wielkie prawdy. Number one. Numer jeden. Every one of us can be witness when we are filled with the Holy Spirit. Każdy z nas może być świadkiem dla Chrystusa, gdy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. And we know that the disciples followed the advice of Jesus and they began to pray, and after 10 days they received the Holy Spirit in power. I wiemy, że uczniowie poszli, usłuchali tej rady, którą dał im Jezus, i byli razem zgromadzeni na modlitwie i po 10 dniach otrzymali moc Ducha Świętego. And according to chapter 2 you know that Peter was the main speaker in the day of Pentecost. I w drugim rozdziale czytamy, że w dniu pięćdziesiątnicy głównym mówcą był apostoł Piotr. And the Holy Spirit through Peter touched the hearts of 3000 people. A Duch Święty przez Piotra dotknął serce 3000 ludzi. The second great truth of this verse is the order of witnessing. The order of witnessing. Jesus says first you will be witness in Jerusalem, then Judea, then Samaria, and then uttermost part of the earth.
Druga prawda zawarta w tym tekście to porządek, czy kolejność, w jakiej miała być głoszona Ewangelia. Jest tam powiedziane, będziecie mi świadkami najpierw w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. In the book of Acts of the Apostles, Sister White says that Jerusalem is symbol of the home. A więc w książce Działalność Apostołów siostra White pisze, że Jeruzalem jest symbolem domu. Judea, symbol of our relatives. Judea jest symbolem naszej rodziny. Samaria, symbol of our neighbors. Samaria jest symbolem naszych sąsiadów. And then uttermost part of the earth. I następnie cały świat, to co jest powiedziane tutaj, aż po krańce ziemi. And this is exactly what happened with me. I to jest dokładnie to, co miało miejsce, co ma miejsce w moim przypadku. January 1974. W styczniu 1974 roku. When I came back in my home from after 7 months spent in the ocean. Po spędzeniu 7 miesięcy na oceanie, gdy powróciłem do swojego domu. During this time I was working as a ship navigator Atlantic. The Bulgarian Atlantic Fishing Company. W tym czasie pracowałem jako nawigator na jednym ze statków jednej z linii oceanicznych bułgarskich. So when I came back from this voyage for holiday, i gdy wróciłem z tej podróży na urlop do domu, a friend of mine for the first time introduced me to the Seventh Adventist Church in my native town, Port Burgas in Bulgaria. Przyjaciel mój po raz pierwszy zapoznał mnie z Adwentystami Dnia Siódmego w moim właśnie rodzinnym domu, Port Burgas. During this time I was living with my mother and brother. W tym czasie mieszkałem w domu razem z moją matką i ze swoim bratem. Because my father passed away when I was 13 years old. Ponieważ ojciec mój zmarł, gdy miałem 13 lat. And so the first person by the grace of God which I introduced to our Adventist message was my mother. A więc pierwszą osobą z kolei, którą ja zapoznałem z poselstwem adwentowym, była moja matka. Because during this time my brother was also in the ocean because he also was a navigator. Ponieważ w tym czasie mój brat również był gdzieś na morzu, ponieważ pracował jako nawigator. Praise the Lord, my mother accepted Adventist message. Dzięki Bogu moja matka zaakceptowała poselstwo adwentowe. Then when my brother came back from the ocean, I witnessed to him. I gdy mój brat powrócił z wojażu, powrócił do domu, ja świadczyłem z kolei jemu. Then I share my faith with my relatives, friends, neighbors. I następnie dzieliłem się swoją wiarą z moimi znajomymi, z moją rodziną, z sąsiadami. And I never imagined that after 37 years living in Bulgaria. I nigdy nie mogę sobie wyobrazić, że żyjąc przez 37 lat w Bułgarii, that one day I'll leave my country and will come in Australia to witness my faith to the people living in this country. Nie mogę sobie wyobrazić, że kiedyś przyjadę do tego kraju, do Australii i że będę mógł świadczyć tutaj w tym kraju również innym ludziom. But the life, as you know, is full of surprises. Ale jak wiecie, życie jest pełne niespodzianek. You never know what may happen when you get out of the church. Nigdy nie wiadomo, co się stanie, gdy wyjdziemy z kościoła. For example, 2 weeks ago, na przykład 2 tygodnie temu, Sabbath September 11, miało to miejsce w sabat 11 września. Some of you know that I was invited to preach a sermon in our Macedonian church in Footscray. Wiecie, że niektórzy z was wiedzą, że byłem zaproszony, aby wygłosić kazanie w kościele macedońskim w Footscray. When I went in the morning, I saw some people park their cars in front of the church. Gdy pojechałem tam, zauważyłem, że niektórzy ludzie zaparkowali swoje samochody przed kościołem. So I also parked my car in front of the church. A więc to samo zrobiłem i ja. When the church service finished and I went out of the church. Gdy skończyło się nabożeństwo i wyszedłem z kościoła, I saw a family waiting for me. Zauważyłem, że pewna rodzina czekała na mnie na zewnątrz. Husband, wife and 2 small children. Żona, mąż i 2 małych dzieci. The lady who was driving the car. Niewiasta, ta pani, która była kierowcą samochodu. With probation driving license on the, I saw on the her window. Na razie była jeszcze miała petkę. She crashed her car in my car. Uderzyła swoim samochodem w mój samochód.
And so my car was so badly damaged that I was not able to drive the car. I samochód był tak mocno uszkodzony, że nie byłem w stanie go prowadzić. So when she realized that I am the owner of the car, i gdy ona zdała sobie sprawę z tego, że ja jestem właścicielem tego samochodu, she began to explain to me how much she feels sorrowful and began to apologize. Zaczęła mi mówić, że czuje się bardzo, że jest jej bardzo przykro z tego powodu. After few moments listening apologies, i po kilku momentach słuchając jej przeprosin, I just told to this lady, look, praise the Lord that nobody is killed and nobody is hurt. Powiedziałam do tej kobiety, chwała Bogu, niech będzie za to, że nikt nie został ranny ani zabity. And because I was not able to drive the car, she kindly gave me her mobile phone to contact the insurance company. I ponieważ nie byłem w stanie jechać tym samochodem, uprzejmie dała mi swój telefon, żebym zadzwonił do ubezpieczenia. As a matter of fact, both of us, we have the same insurance, AAMI. I tutaj reklama dla AAMI, obydwoje jesteśmy w tej samej firmie ubezpieczeniowej. So first she spoke with the insurance to explain that her fault, what she did, etc. A więc ona najpierw wytłumaczyła swoją stronę, czy swoją wersję tego całego zajścia. And then I spoke with the insurance and they told me, don't worry, everything will be fixed. I następnie ja rozmawiałem z nimi i oni powiedzieli, nie martw się, wszystko będzie w porządku. You have to wait half an hour, a truck will come to pick up your car and then a taxi will come to pick up you to drop you to Endeavour Hills. Poczekajcie pół godziny, przyjedzie samochód, po prostu odholuje samochody, a następnie taksówka przyjedzie, zabierze cię do Endeavour Hills. So, exactly after about half an hour, the truck came and the taxi arrived. I mniej więcej za pół godziny przyjechał ten właśnie samochód holowniczy i również taksówka. When the taxi arrived, I saw a young man from India smiling and inviting me politely, come in the taxi, come inside. I zauważyłem, że kierowcą tego samochodu jest młody Hindus, który z uśmiechem zaprasza mnie do środka. When I saw him, and he has a special black hat on his head. Was it a hat or was it a turban? Like a turban, let's say like a turban. Zauważyłem, że ten młody człowiek miał na głowie specjalny czarny taki turban. So I realized that he's religious, more exactly one of the religions of India is Sikhi. I zauważyłem, zdałem sobie sprawę z tego, że jest to człowiek religijny, należący do Sikhów. And so by the grace of God I decided to share something with this person for the first time I see him. In our drive from Footscray to Endeavour Hills. I dzięki Bogu postanowiłem, że będę mógł po prostu rozmawiać z tym człowiekiem na temat Boga, dzielić się Ewangelią. So we began to talk about first of all about the Bible. A więc zaczęliśmy rozmawiać na temat Biblii. And he taught me that I knew very few things about the Bible, which we studied in the school in India. On powiedział mi, że on wie trochę rzeczy o Biblii, ponieważ studiował pewną część Biblii jeszcze w szkole w Indii. Yeah, he taught me in the school in India we studied that there is a person who was his name Jesus Christ who was born in Bethlehem and that's all. Powiedział, że w szkole w Indii studiując Biblię dowiedzieliśmy się, że była taka osoba, która się nazywa Jezus, że urodziła się tam w Betlejemie i tak dalej. To wszystko. But he said, but I believe that there is only one God. You said. No, he said to me. Ale on powiedział, że ja wierzę, że jednak jest tylko jeden Bóg. Who is our creator? He said this. Który jest naszym stwórcą? Yes, I totally agree with you that there is only one God. Powiedziałem tak, zgadzam się z tobą, wierzę, że tylko jest jeden Bóg. He is our creator. On jest naszym stwórcą. And spiritually speaking, we are all brothers and sisters. I mówiąc tak duchowo, jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. He totally agreed with me again. I on ponownie zgodził się ze mną zupełnie. We began to talk about the God Ten Commandments. I zaczęliśmy następnie rozmawiać na temat Bożych 10 przykazań. He said again, I am totally agree that this is we have to keep these commandments. I on również powiedział, ja również zgadzam się z tym, że musimy zachowywać te 10 przykazań. So when we arrived finally in Endeavour Hills, and I realized that he have respect to the Bible and have desire to learn more. I gdy przyjechaliśmy do Endeavour Hills, i zdałem sobie sprawę, że on z szacunkiem odnosi się do Biblii. I said to him, do you like to give you a Bible as a gift because I have one spare English Bible in my home. Zapytałem go, czy chciałbyś otrzymać Biblię, ponieważ mam jedną w zapasie w domu.
he quickly said, "Yes, please." Powiedział tak, tak, daj mi, szybko. So when I saw this cheerful spirit, I gave him. He was very happy, thankful, and we depart each other. I gdy zobaczyłem, że jest tak nastawiony, dałem mu Biblię i rozstaliśmy się w bardzo miłym nastroju. So since this happened, this what happened, I began to pray privately in my home for this person. The Holy Spirit to touch his heart when he reading the Bible. I w tym czasie, od tego momentu, zacząłem modlić się w domu, aby Duch Święty dotknął jego serca w tym czasie, gdy studiuje Biblię. And of course, you can imagine, by the grace of God, if one day in the kingdom of God we see each other, how I'll be happy. I możemy sobie wyobrazić, jaka będzie nasza radość i moja radość, gdy któregoś dnia w Królestwie Niebieskim być może spotkam się z tym człowiekiem. Now I'd like to share briefly one famous quotation from the Ministry of Healing, the book Ministry. I chciałbym się teraz podzielić jednym słynnym cytatem, który pochodzi z książki The Ministry of Healing. Page 143. Strona 143. And Sister White says, Christ's method alone. Siostra White mówi, że jedynie Christ's method alone. Jedynie metoda Chrystusa, której on używał. I like this word alone because this is the best method. Jedynie ta metoda, którą stosował właśnie Chrystus. So Christ's method alone will give true success in reaching the people. Odniesie prawdziwy sukces w zdobywaniu ludzi, w docieraniu do ludzi. The Savior mingled with people. Jezus, czy Zbawca, przebywał razem z ludźmi, wśród nich przebywał cały czas. As one who desired their good. Jako ten, który pragnął ich dobra. He showed his sympathy for them. Pokazał im ich swoje współczucie. Ministered to their needs. Usługiwał im i zaspokajał ich potrzeby. And won their confidence. I zdobywał ich zaufanie. Then he bade them follow me. I następnie, potem, już po tym zwracał się do nich, pójdźcie za mną, mówiąc pójdźcie za mną. In this small quotation there several very practical principles. I w tym krótkim cytacie znajduje się kilka bardzo praktycznych i ważnych zasad. Principle number one, the Savior mingle with people. To, że Jezus przebywał wśród ludzi, ocierał się o innych. Question. Pytanie. Do we like to mingle with people? Czy my również lubimy przebywać wśród ludzi? Our Lord and Savior in his famous Sermon on the Mount, Matthew chapter 5:6-7. I w słynnym kazaniu, kazaniu na górze, zapisanym w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale. Jesus very clearly said to his disciples, "You are the light of the world." Jezus bardzo wyraźnie powiedział swoim uczniom, "Wy jesteście światłem świata." And then he said, Matthew chapter 5:13, "You are the salt of the earth." I następnie powiedział im również, że wy jesteście solą świata. So all we know that the salt is benefited when it's mixed with the food. A wiemy dobrze, że sól przynosi korzyść wtedy, gdy jest zmieszana razem z żywnością. When the salt is not mixed with the food, there is no purpose of the salt. I gdy nie jest ona pomieszana, razem wymieszana z jedzeniem, z żywnością, to nie ma po prostu zastosowania. So this is the first principle, to mingle with people, and then number two, with purpose, as one who desires their good. Druga zasada, która tutaj właśnie w tym cytacie jest wymieniona, to słowa, które mówią, że Jezus był tym, który pragnął ich dobra, pragnął dobra tych ludzi, z którymi się spotykał. Yes, then number three, he showed his sympathy for them. Numer trzeci, to zasada numer trzy, on pokazywał współczucie. Then number four, minister to their needs. Następnie zaspokajał ich potrzeby. And won their confidence. I zdobywał ich zaufanie. Finally, number five, then he bade them follow me. I na końcu dopiero są te słowa. Mówił, idźcie za mną, naśladujcie mnie. The last method which I like to share with you, which Christ used to win people for the kingdom of God. Ostatnia metoda, którą chciałbym właśnie tutaj rozwinąć trochę, metoda, której używał Jezus do zdobycia ludzi do Królestwa Bożego. Is that Christ calls for service. To jest wezwanie Jezusa do służby. In the Gospel of Luke chapter 18. W Ewangelii Łukasza rozdziale 18.
From verse 18 to 22, the Bible says, "And a certain ruler asked him, saying, 'Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?' And Jesus said unto him, 'Why call me good? None is good, except one that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother.' And he said, 'All this have I kept from my youth up.' Now, when Jesus heard these things, he said unto him, 'Yet you lack one thing. Sell all that you have, and distribute it unto the poor, and you shall have treasure in heaven, and come and follow me.'" W Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, czytamy wiersze od 18 do 22. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?” Rzekł do niego Jezus: „Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.” A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: „Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.” Please note the direct manner in which Jesus responded to this young man. Zauważmy, w jaki bezpośredni sposób Jezus zwrócił się do tego młodego człowieka. First, Christ wanted him to recognize that he is the Messiah. Przede wszystkim Jezus chciał, żeby ten człowiek uznał, że on jest Mesjaszem. Second, he wanted him to understand that in fact he had not been observing the Ten Commandments. Następnie chciał, żeby on zrozumiał, że w rzeczywistości on nie zachowywał Bożych przykazań in a manner acceptable to God. W taki sposób, który byłby zaakceptowany przez Boga. The one thing the young man lacked was, jedna rzecz, której temu młodemu człowiekowi brakowało, the saving love of Christ in his heart. To zbawiająca miłość Chrystusa w sercu, tego mu brakowało. If he had been willing to receive Christ without reservation, gdyby chciał zaakceptować, przyjąć Chrystusa bez żadnych zastrzeżeń, he would have been willing also to give up his wealth and become one of Christ's direct fellow workers. To również wtedy chciałby, miałby tą chęć po prostu pozbyć się tych wszystkich rzeczy świeckich, bogactw i tak dalej. I przyjść i stać się jednym z uczniów Chrystusa. Jesus invited him as he had invited his other disciples. Come, follow me. Jezus zaprosił go w taki sam sposób, jak zaprosił innych uczniów. What a privilege he turned down for the sake of retaining his wealth and worldly influence. Do których Jezus powiedział: przyjdźcie i idźcie za mną. I jaki to wielki przywilej, który został właśnie jak gdyby zaniedbany przez tego młodego człowieka, który odrzucił zaproszenie Jezusa. From this story we can glean four principles for winning souls. I z tej historii możemy jak gdyby zebrać cztery zasady zdobywania dusz. Number one, Jesus did not compromise his integrity for the sake of attracting a rich disciple. Jezus nigdy nie próbował zrezygnować ze swojej prawości, aby zdobyć bogatego ucznia w tym przypadku. It would have been so easy for Jesus to regard the young ruler's money and influence as a welcome asset to his cause. I bardzo łatwo było dla Chrystusa po prostu uznać, że pieniądze i bogactwo, które ten młody człowiek posiadał, byłoby bardzo przydatne w jego służbie i pracy. But this would never have saved the young man and it would have compromised the integrity of Christ's mission. Ale to, takie podejście do sprawy nigdy nie zbawiłoby tego młodego człowieka, a w dodatku po prostu zepsułoby misję Chrystusa, którą prowadził. Second principle is that in a direct manner Jesus attempted to convey to the young man the message that love to God and man is the very basis of acceptable commandment keeping and service. A druga zasada to to, że w
bezpośredni sposób Jezus próbował przekazać młodemu człowiekowi tę myśl, że miłość do Boga, bliźniego i bliźniego jest podstawą zachowywania przykazań i służby. Lack of such love in the heart of one who attempts to obey his law amounts to legalism. I brak tej miłości w sercu człowieka, który próbuje zachowywać zakon, sprowadza się po prostu do legalizmu. Principle number three, that Jesus was not denying the importance of life necessities. Zasada numer trzy to to, że Jezus nie twierdził, że rzeczy takie podstawowe są niepotrzebne w życiu. Christ wanted the young man to recognize that his abundant wealth had become his God. Ale chciał, żeby ten bogaty młody człowiek zrozumiał, że bogactwo, które posiadał, stało się dla niego Bogiem. Only by relinquishing it in act of total heart surrender to Christ could he have eternal life. I jedynie przez po prostu pozbycie się tego wszystkiego i poddanie się całkowite Chrystusowi mógł uzyskać on życie wieczne. And finally, principle number four, that Christ seeks co-laborers who are willing to sacrifice all for the salvation of their fellow human beings. Zasada numer cztery to to, że Jezus szuka współpracowników, którzy będą gotowi, żeby poświęcić wszystko dla zbawienia współbliźnich. Only as we forsake all our idols can we be God's instruments to appeal to the hearts of others. Jedynie gdy pozostawimy wszystkie swoje bożki, możemy być Bożymi narzędziami, przez które on może dotrzeć do serca innych. So my dear brothers and sisters, how can we share our faith with friends? A więc, drodzy bracia i siostry, w jaki sposób możemy naszą wiarą dzielić się z innymi ludźmi? Basically, every one of us can witness in three ways. Podstawowo tak mówiąc, to każdy z nas jest w stanie głosić i czynić to na trzy sposoby. Number one, every morning to dedicate our life to God and to ask Him to be, to ask God we to be filled with the Holy Spirit. I każdego, pierwsza zasada to to, że każdego ranka powinniśmy zadedykować siebie Bogu i prosić o to, by nas wypełnił Duchem Świętym. Like Apostle Paul said, Galatians 2:20, I crucify myself, not I, but Christ live in me. I tak jak apostoł Paweł mówi, że ja krzyżuję samego siebie i Chrystus mieszka we mnie. 1 Corinthians 15:21, Apostle Paul says, I die daily to self. Mówi on następnie dalej, I die daily, że codziennie umieram dla siebie samego. So every morning when you get up, first we have to pray. A więc God, każdego ranka, gdy wstajemy, powinniśmy przede wszystkim modlić się. To ask God to crucify self in us, not I, but He to live in our hearts and to use us as a vessel for salvation of other people. Aby Bóg użył nas dla zbawienia innych ludzi, zamieszkując w naszym sercu. I abyśmy my byli ukrzyżowani jako tacy. So first we can witness through our words, number two, by our actions, deeds, what we're doing. A więc przede wszystkim możemy świadczyć naszymi słowami, następnie naszymi uczynkami. And number three, by our lifestyle. A następnie numer trzy, to przez nasz sposób życia, styl życia. And let us remember that the most important sermon for unbelievers around us is the life of the believer. Pamiętajmy, że najbardziej potężnym kazaniem dla tych, którzy żyją wokół nas, jest sposób życia właśnie człowieka wierzącego. Again in this book, Minister of the Healing Spirit, a prophet says, the best favor of Christianity is loving and lovable Christian. Również w tej książce, Ministry of Healing, jest powiedziane, że the best favor of Christianity is loving and lovable Christian. Sorry, the best what? The best favor of Christianity. Favor of Christianity. Największa właśnie usługa, jaką można wyświadczyć chrześcijaństwu, to is a loving and lovable Christian. To kochający i kochany chrześcijanin. And to remember also that i również pamiętać, że this order of witnessing our home first, że powinniśmy postępować według tej zasady świadczenia, tej kolejności, która została opisana w tym jednym z tekstów. Yes, home, najpierw nasz dom, relatives, następnie nasza rodzina, neighbors, następnie nasi sąsiedzi, and then rest of the world. I następnie reszta świata.
So the title of the sermon was How did Jesus win souls? A więc tytuł naszego kazania brzmiał, w jaki sposób Jezus zdobywał duszę. And we briefly spoke five methods how Jesus wins souls. Krótko mówiliśmy o pięciu metodach, które wykorzystywał Jezus w swojej pracy. First, Christ appealed to the heart. Pierwsza metoda, pierwsza zasada to to, że Jezus apelował bezpośrednio do serca. Second, Christ created a thirst for salvation. Następnie stwarzał jak gdyby pragnienie zbawienia. Number three, Christ restored gross sinners. Następnie zauważamy, że Jezus uzdrawiał czy ratował takich ludzi głęboko pogrążonych w grzechu. Four, Christ won hearts by healing bodies. Następnie Jezus zdobywa serca przez uzdrawianie ciała. Finally, Christ called to service. A następnie wzywał tych ludzi do służenia, do naśladowania go. Only as we work to win people as Jesus did. Jedynie gdy będziemy pracować w taki sposób i zdobywać ludzi tak jak Jezus to czynił, can we fulfill his commission. To jedynie wtedy możemy wypełnić zadanie, które on nam zostawił. In his private interviews i w swoich prywatnych rozmowach, które prowadził, Jesus appealed to the person's heart need. Jezus przemawiał bezpośrednio do potrzeb, które widział w sercu danej osoby. He did not stop to argue theological points. Nie zatrzymywał się, żeby prowadzić jakieś głębokie dyskusje teologiczne. He presented the cross and its results. Przedstawiał człowiekowi krzyż i rezultaty płynące z przyjęcia go. The result is the transforming work of the Holy Spirit and the resulting works that glorify God. I które to właśnie rezultaty objawiają się w uczynkach i oddaniu chwały Bogu. Though not every soul responded positively, i chociaż nie każda dusza, nie każdy człowiek reagował pozytywnie na to, co Jezus mówił, Christ's method was faultless. To jednak metoda, której Jezus używał, była absolutnie bez żadnej po prostu wady. Therefore, by the grace of God, let every one of us. A więc dzięki łasce Bożej pozwólmy, aby niech każdy z nas follow the Christ method alone. I postępuje według właśnie metod stosowanych przez Jezusa. Which means to mingle with people. To znaczy przebywać wśród ludzi, mieszać się razem z ludźmi. As the men and women who desire their good. Jako ci, którzy pragną właśnie dobra tamtych ludzi. To show our sympathy for them. Abyśmy również okazali nasze współczucie dla tych ludzi. To minister to their needs. Abyśmy usługiwali, zaspokajali potrzeby tych ludzi. To own their confidence. Abyśmy zdobywali ich zaufanie. And then to bade them follow our Lord and Savior. A następnie abyśmy wzywali ich do tego, żeby szli za naszym Zbawcą Jezusem. Jesus Christ, Amen. Amen.